Firma Trill Soda zatrudniła agencję marketingową, aby pomogła wypromować ich markę na tle konkurencyjnego napoju Yami Cola. Agencja zebrała następujące dane dotyczące preferencji konsumentów napojów gazowanych. A więc mamy rok po roku odsetek konsumentów preferujących Yami Cola, odsetek konsumentów preferujących Trill Soda, a tu są osoby, które nie mają żadnych preferencji. W 2006 roku 80% wolało Yami, tylko 12% lubiło Trill. I 8% albo nie lubiło żadnego z tych dwóch napojów, albo nie miało w ogóle żadnych preferencji. I w zasadzie z tego widać, że dużo, dużo więcej osób woli jami, kole od trill sody w zasadzie jest tak, co roku. Zatem trill sodzie faktycznie nie będzie łatwo. Zostało również powiedziane, że agencja marketingowa stworzyła te dwa wykresy, aby promować trill sodę. Zobaczmy więc, co tu się dzieje i zastanówmy się, czy te wykresy są mylące, czy nie. Zatem jeśli spojrzymy na ten wykres, to faktycznie w 2006 roku 80% lubiło ja, kole, później w 2007 było to 76%, później wzrosło do 77%, później było 73%, znowu 73% i 68%. Więc są to dokładne dane przedstawiające to, co jest tutaj. Faktycznie wykresy wiernie przedstawiają te dane. A teraz spójrzmy tutaj. Jeśli spojrzymy tutaj, odsetek ludzi preferujących thrill sodę. Czyli tu w 2006 roku 12% wolało trill sode, w 2007 19%, w 2008 19%, później odsetek wzrasta do 20%, 21% i 25%. Zatem wykresy faktycznie są dokładne, nie są przekłamane. To faktycznie są punkty oznaczające odsetek osób preferujących trill sode. Co jest jednak mylące, to to, że gdyby ktoś spojrzał na te dwa wykresy, nie patrząc na skalę, która jest tutaj zauważyłby dwie rzeczy: mógłby powiedzieć: O, zobacz, widać trend zniszkujący, i do tego właśnie wykresy liniowe są bardzo przydatne do obserwowania trendów. Widzę trend zniszkujący wśród osób, które wolą jami kole i trend zwyszkujący wśród osób, które wolą Thrill sode. I to jest zgodne z prawdą: tu mamy trend zniszkujący, a tutaj mamy trend zwyszkujący. Jednak sposób, w jaki została przedstawiona skala jest mylący. Te skale nie są jednakowe. Zatem jeśli spojrzysz na ten wykres, to widzisz nie tylko trend zwyszkujący osób, które wolą trill sodę, ale i przez to, w jaki sposób została skonstruowana skala, wygląda to tak, jakby ten trend był wyżej. Wygląda to jakby jakby mózg człowieka może pokusić się o porównanie tych wykresów i pomyśleć, że to nie tylko jest trend zwyszkujący, ale ten trend jest jeszcze powyżej tego trendu tutaj. Nawet w 2006 roku ten punkt wydaje się mieć większą wartość niż dane przedstawione tutaj, ale w rzeczywistości wygląda to w ten sposób tylko dlatego, że skala jest zniekształcona i to jest jeden z najstarszych trików stosowanych w przypadku wykresów liniowych. Wszystko zależy od skali. Te dane wyglądają dobrze, ale tylko dlatego, że zastosowano tu skalę od 0 do 30 i zestawiono ją ze skalą od 0 do 100. I bardziej lepszą rzeczą, bardziej miarodajną rzeczą, którą można zrobić, to przedstawić wyniki obu firm na tym samym wykresie, ale gdyby agencja marketingowa to zrobiła, to wyniki trill soda przedstawiałyby się marnie. Więc jeśli przedstawilibyśmy wyniki na tym samym wykresie, spróbujmy to zrobić. A więc w 2006... O nie, jest jeszcze gorzej. Nie można nawet nałożyć danych trill soda na ten wykres, ponieważ ten wykres zaczyna się dopiero od 50%. Nawet nie zaczyna się od 0%, więc nie można nałożyć danych trill soda na ten wykres. Trzeba by było powiększyć ten wykres. Trzeba by było rozciągnąć ten wykres w dół. To musiałoby być 40%, to musiałoby być 30%, to byłoby 20%, to byłoby 10%, a tu na samym dole byłoby 0%, a wtedy cały wykres trill soda znalazłby się właśnie tutaj na dole. Więc to jest 12% i idzie w górę do 25%. Więc wykres Trill Soda wygląda mniej więcej tak, czyli. W żadnym razie nie jest w pobliżu. Gdybyście umieścili te dwa wykresy używając tej samej skali na tym samym wykresie, to w dalszym ciągu byłoby to oczywiste, że znacznie więcej ludzi, mimo że trend jest zniżkujący, dużo więcej ludzi woli jami kole od Trill Sody. Więc mamy tu do czynienia z dwiema fałszywymi informacjami. Pierwsza to skala. Taki odcinek na tym wykresie przedstawia 10%, a więc za każdym razem, gdy pojawia się jakiś wzrost, to wygląda to tak, jakby to był olbrzymi wzrost. A na tym wykresie ten sam odcinek reprezentuje znacznie większą wartość, reprezentuje jakieś 15-16%, ale najważniejsze jest to, że na tym wykresie skala zaczyna się od 50%, a więc nie pokazuje, ile ludzi tak naprawdę preferuje, jak dużo, 80% lub nawet 70%, ile naprawdę to jest. A tutaj zaczęli po prostu od zera i mają większą skalę, więc wygląda to tak, że znacznie więcej lub że podobna ilość osób woli trill sodę oraz że trend jest zwyżkujący, ale w rzeczywistości wciąż więcej osób woli jami kole. Więc jest to trochę, a w zasadzie bardzo, bardzo nieuczciwa metoda prezentacji danych wręcz przeinaczanie danych.